20 lat temu na forum UNESCO przyjęto konwencję o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył Instytutowi realizację tej konwencji. To dla nas wielki przywilej, wielka duma, ale i wielka odpowiedzialność. Drodzy Państwo, od tego czasu otworzyła się nowa karta historii działalności naszego Instytutu. Od tego czasu staramy się być blisko z Państwem, z depozytariuszami. Otóż dziedzictwo niematerialne, czymże ono jest? Są to nasze praktyki, zwyczaje, obyczaje. To jest to, co robimy z okazji świąt. To jest to, co towarzyszy nam w codziennym życiu. A za tym wszystkim stoi człowiek. Człowiek, który jest uśmiechnięty, jak tu patrzę na Panie. Człowiek, który chce się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Człowiek, który jest zawsze otwarty, który zawsze znajduje czas, który chce rozmawiać z innymi, czy z młodszymi, czy ze starszymi i nie tylko przekazywać im to dziedzictwo niematerialne, ale po prostu wspierać ich ze swoim życiu. Wiem od Pań, jak pięknie współpracujecie z młodymi, z młodym pokoleniem, jak pięknie współpracujecie z młodzieżą, ale drodzy Państwo, drodzy depozytariusze, to dzięki Wam nasze święta są pełne tradycji, są rodzinne. To dzięki Wam możemy oglądać takie piękne stroje, takie piękne bluzki wyhaftowane na rękawach, czy chustki, które są pięknie wyhaftowane przez Panie z Urzecza, które tutaj stoją po mojej prawej stronie. Ale też dzięki Wam nasze domy wyglądają pięknie. Pani senator tak pięknie mówiła o Węgrowie, o tkactwie. Więc dzięki Wam nasz świat jest piękny. A pewnie my, jako ludzie, stajemy się lepsi. Drodzy Państwo, dziedzictwo to dziedzictwo materialne. Oczywiście, to są nasze muzea, to są nasze zamki, pałace, z których jesteśmy bardzo dumni. Ale dziedzictwo to też dziedzictwo niematerialne. I dopiero połączenie tych dwóch połówek daje nam obraz naszej historii. To jest to, co dostaliśmy od naszych przodków. Ale to też jest duże zobowiązanie, co przekażemy przyszłym pokoleniom. Jak ono będzie wyglądało, jak ubogacimy te nasze tradycje. I takie spotkanie jak dziś właśnie temu służy, żebyśmy mogli rozmawiać o dziedzictwie niematerialnym, żebyśmy mogli wspierać, żebyśmy mogli poznawać też dziedzictwo niematerialne. Wystawa, którą dzisiaj otwieramy, Tradycje od pokoleń, niematerialne dziedzictwo kulturowe, była już w 5 miastach w Polsce. W Ostrołęce gościmy w tym roku, będziemy gościć przez cały miesiąc. Ale drodzy Państwo, to jest tylko początek. Tak sobie to wyobrażam, bo dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za którą serdecznie dziękujemy Panie Dyrektorze, mogliśmy przygotować tę wystawę. Przygotowywaliśmy ją wiosną. Wtedy było 70 wpisów na krajowej liście. Dziś jest 85, więc drodzy Państwo, będziemy się starali wystawę uzupełnić o nowe wpisy i prezentować ją w kolejnych latach. Dlatego, że widzę, jaką radość też sprawia Państwu, depozytariuszom, Waszym rodzinom, Waszym znajomym, ale też innym, turystom, jak odnajdujecie siebie na tej wystawie. Sama widziałam, jak Pani się ogromnie cieszyła, że jest na tej wystawie, że ja tu jestem, ja to tworzę historię, więc to jest coś niezwykłego, to jest coś pięknego, za co Państwu dziękujemy.